czekamy, aż przyjdą dzieciaki. Bo potem będzie przerwa. Potem będzie do końca tygodnia przerwa. Ja się tak ślicznie bawię ze mną. Ty zabawko moja, ty śliczna. Ty piękności. Iwaneczka. Iwaneczka. O! Ja tu patrzę na stare wiadomości. A tu są. Dzieciaki, witajmy się z wami. Mam nadzieję, że troszkę mnie słychać, bo muszę potwierdzić, jak to słychać. Nie macie prądu. Oj, to szkoda, bo dzieciaczki, widać, że dzieciaczki kocie są w bardzo dobrym humorze. O, na przykład, o proszę, Wasylek, który nie chciał jeść, ale humor ma doskonały. No, wspaniałe pierwszaczki, witamy serdecznie. Bogusiu, to potwierdź, czy słychać, czy dzieci słyszą? Niech powiedzą. Zobaczcie, jakie tłumy, co tu się dzieje. Jak, co tu się wyprawia. Słyszycie, ale marnie, ojejku. No to nie wiem, bo ja bym chciała dzisiaj wam coś powiedzieć takiego króciutkiego, ale jak nie słyszycie dobrze, to nie wiem, czy warto, ale spróbujemy. Może jednak jakoś będę się starała mówić głośno i wyraźnie. Tak, Zorciu? Bo chciałam wam dziś, was dzisiaj zapytać, jak myślicie, czy możemy się czegoś nauczyć od kotków? Czy my ludzie możemy się czegoś nauczyć od kotków? My ludzie tacy wspaniali, tacy mądrzy, którzy potrafią robić takie niesamowite rzeczy. Budować domy, autostrady, mosty, samoloty, rakiety kosmiczne. Czy my tacy mądrzy ludzie możemy się czegoś nauczyć od takich malutkich koteczków? One nie potrafią robić takich rzeczy. Widzieliście kotka, który zbudował dom? Albo samolot? A ja tak sobie myślę, że one nas potrafią nauczyć najważniejszej rzeczy. I najpiękniejszej rzeczy. Mogą nas nauczyć radości. Takiej czystej radości. Że po prostu są. I tego, że w tej chwili właśnie najważniejsze jest, żeby się bawić, żeby się cieszyć, żeby się niczym nie martwić. Zobaczcie, one tylko rano wstaną, tylko otworzą oczka, już są radosne. Tylko troszeczkę sobie zjedzą. Mamusia je umyje. I już są gotowe do tego, żeby cieszyć się nowym dniem, nowym i tym, że po prostu żyją, że są, że świeci słoneczko, że jest światło. Tak, kochanie? Że są razem. I to jest takie piękne. Ja bym bardzo chciała tak umieć, że się obudzić i z taką radością wchodzić w nowy dzień. Więc myślę, że muszę się uczyć. Moimi nauczycielami są te właśnie kotki. Na przykład Wasylek jest moim ulubionym nauczycielem. Bo jest zawsze taki wesoły, tak? Myślę też, że są jeszcze takie istoty, które też takie są wesołe, jak się obudzą. Ciekawa jestem, czy zgadnęliście, kto to. Ja uważam, że takimi istotami są dzieci. Dzieci też są takie radosne, często się śmieją, często rozrabiają, bawią się i po prostu się cieszą tym, co się dzieje w danej chwili.
No a potem tak jakoś jest, że jak jesteśmy dorośli, to często zapominamy o tym. I wstajemy rano, już mamy takie smutne miny, poważne. Już myślimy, że musimy do pracy, że musimy zrobić to, tamto i jeszcze inne rzeczy. A zapominamy o tym, że można się troszeczkę rano pośmiechać. Pocieszyć się po prostu tym, że jesteśmy. I że nastał nowy dzień, a ten nowy dzień może być wspaniały. No i tak chciałam się z Wami podzielić, właśnie taką myślą, że cudownymi nauczycielami radości są kotki i dzieci. A potem jeszcze Wam powiem, jak moim zdaniem możemy właśnie się uczyć od kotków. W jaki sposób? Bo już wiemy czego, a potem się pogadamy sobie o tym następnym razem. Jak się tego uczyć? A teraz zobaczcie, naprawiłam motylka. Dałam mu nowe baterie i teraz motyl szaleje po prostu. No proszę, motyl szaleje, mówię. O, ale są łowcy, są myśliwi, którzy na niego polują. No proszę, kto tam tak upolował? Zostaw rektorku. No, tyle was jest chętnie. Proszę chyba jeszcze drugiego motylka włączyć, bo mam drugiego. Tylko też muszę mu baterię wymienić. O, i nasi mali nauczyciele. Zorka uczy nas miłości, cierpliwości, tego jak kochana jest mamusia, jak kocha swoje dzieci, jak o nie dba, jak je myje, pielęgnuje, jaka jest cierpliwa dla nich, jak je upomina, jak są niegrzeczne, ale raczej je chwali cały czas. Opiekuje się, jak słyszę, że któryś potem zapłakał, to zaraz do niego biegnie. Patrzę, czy jeszcze jesteście. Jeszcze jesteście. No, a taki na przykład rektorek, to nas uczy, czego nas uczysz? Jak być wesołym, mądrym słodziaczkiem, tak? O, jak ładnie się bawić z innymi kotkami. Jak można w zgodzie żyć. No i tej właśnie radości. Uczą też takiego zaufania. Zobacz, jaka ja jestem wielka, on jaki malutki. Ufa mi. Ja to bardzo doceniam. Czekaj, kochanie, bo kto tu odwraca? Chciałam, żeby dzieci was widziały, jakby szalejecie w tym tunelu. Teraz nie będziemy się do końca tygodnia widzieć, ale od poniedziałku znowu zaczynamy nasze spotkania. Obrać mi tutaj i mi wyłączył wszystko. Także ja was teraz całuję, żegnam. I teraz słuchajcie, nagram jeszcze filmik dla ludzi, którzy na moim Facebooku oglądają kotki. Bo jest taka grupa ludzi, która bardzo czeka na te filmiki, bo chce sobie popatrzeć i mieć dobry humor przez cały dzień. I chce się po prostu troszeczkę naładować dobrą energią i chce też uczyć się właśnie od kotków. O, Zorcia uczy nas, jak trafia się do paczek. Tak? Teraz żartuję oczywiście. Kotki mają motylka. O, tu jest taka piłeczka. I ta piłeczka jest cudowną zabawką dla Zorusia. Proszę, Zorusiu. Jaka cudowna zabawka. Nie ma lepszej na całym świecie, tak? Czyli byle co. O, zobaczcie, jak cudownie. O, jaka Iwanka sprytna. Weszła sobie do UFO i stamtąd poluje.
paczekę. Także koteczki mają dobry humor, ale widzę 4 koteczki. 2, 3, 4. A gdzie jest jeszcze jeden? Nie ma. A tu! Zobaczcie, schował się. A ja go szukam. Zurciuniu, ty byś też się chciała pobawić, nie? A to tylko z dziećmi, ciotka. Tylko z dziećmi. Fajnie. Fajnie, fajnie. Fajnie się koteczki bawią, mają wyśmienite humory. Po prostu niech tak zostanie. No i najważniejsza wiadomość, że dzisiaj kończą 7 miesięcy. Ja myślałam, że 6. A ciotki mówią, że 7. To jest bardzo dobra wiadomość. Bo im większe, tym silniejsze, mają większą odporność na różne rzeczy. No i coraz bliżej im do swoich domków. Chociaż jeszcze nie mamy tych domków zaklepanych. Troszeczkę się zaczynam niepokoić. Dzień, kochani. To co? Życzymy wszystkim miłego dnia, miłego wtorku. Może jeszcze też tu nastawimy, nie się nagrywa. Ale już ja się zabieram tutaj za końcowe sprzątania. Dzisiaj mam zabiegi tamtych koteczków. Trusi i Hubercika. Będę musiała coś połapać. Nie jest to takie proste. No i znowu pracowity dzień. Także pa, 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 pa. Pa, pa, pa. Zwykły dywanik, to jest superowa zabawka. Genialna. Dobrze. Może coś nastawimy jeszcze, nie? Zobaczymy, jakby to wyglądało, jakby tak tutaj było. Troszeczkę inne ujęcie. Takie troszeczkę inne. Nie korzystacie, jak ja pójdę, to pewnie będziecie korzystać. Dobra, dałeś sygnał, koniec. Koniec filmu. Co tam piszą dzieciaczki? Poszły, pewnie dzieciaczki już dawno poszły.